Pięknie jest, prawda, Karenko? Przepięknie. Przepięknie. Początek albo koniec Polski, w zależności, czyli hell. Jak ty to uznajesz? To jest początek Polski czy koniec? Na pewno początek naszej wyprawy. Przygody, powiedziałabym nawet. Ja jeżdżę takim pojazdem po raz pierwszy w życiu. Ja też. I powiem ci, że cały czas, widzisz mój uśmiech na twarzy, cały czas jestem tym podniecona, podekscytowana. Dlaczego? Dlatego, że ja nie ukrywam, że ja nie jestem użytkownikiem motocykli, quadów i tego typu sprzętu na co dzień. Mhm. Więc czułam taki uścisk w żołądku na zasadzie, okej, czy ja to szybko opanuję, jak będzie operowanie gazem, hamulcem, sprzęgłem, innymi... Którego nie ma? Właśnie. I do tego chcę dojść. Właśnie, no. I nagle się okazuje, że wsiadasz na ten pojazd i jego obsługa jest banalnie prosta, no zobacz, bo nic te pojazdy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i one muszą po pierwsze dawać wolność tę motocyklową samochodziarzom, tak. Bo to jest pojazd przeznaczony do obsługi dla użytkowników kategorii Właśnie. B, tak jak ja nie mam prawa jazdy na motocykl, a tym pojazdem mogę jeździć. Kategoria Właśnie. B wystarczy. W manetce mam gaz, czyli tak jak motocykle, ale hamulec jest w nodze, czyli nie mam, tak jak w przypadku quadów czy w przypadku motocykli, nie mam... Przed tył. I nie mam przede wszystkim w ręce, tak? Ja jestem przyzwyczajona do tego, że jak ja hamuję na tego typu sprzęcie, czyli na jakichś quadach, na jakichś motocyklach, to jak hamuję, to hamuję jednak ręką. I nagle się zastanawiałam, czy ja nie pogubię się w tym wszystkim, bo ten odruch mi został, tak? Ten odruch mi trochę został. Ale on, skubaniec, sam rozdziela siłę hamowania. Naciskasz jeden pedał hamulca, jest kontrola trakcji przy przyspieszaniu i jest system ABS, który hamuje jednocześnie przednimi dwoma kołami, jak i tylnym kołem. I szybko to opanowujesz, bo jednak jest to takie przyzwyczajenie trochę z samochodu, nie? Oczywiście, no mi się za to w tym bardzo podoba, wiesz co? Stabilność. Tak. Że ja nie muszę, tak jak na motocyklu, koncentrować się przez caluteńki czas na 110% i uważać na wszystkie studzienki, krawężniki i tak dalej. Ja sobie tutaj po prostu siedzę, tu mi wiatr dmucha, a ja się chilluję po prostu, bo ten samochód, ten pojazd, sam jedzie, nie przewróci się w razie jakiegoś zagrożenia i nie musisz aż tak pracować, jakby na zakrętach balansować. Tak, oczywiście, jak chcesz pojechać wyczynowo, to musisz ten tyłeczek tam poprzesuwać na tym, ale do tego też dojdziemy. Jesteśmy na początku Polski, ruszamy w stronę jedyną możliwą. Tak. Tam się droga kończy, więc możemy pojechać tylko tam. Lecimy? Jedziemy. Na przejażdżkę? No ja już. I jeszcze pogadamy. Rozpoczynamy naszą przygodę z Karoliną, tę wspólną przejażdżkę po półwyspie, no w samym Helu, na samym początku Rzeczypospolitej. Przemieścimy się teraz przez port wąskimi uliczkami. No właśnie, wąskie uliczki to może być cokolwiek problem dla tego urządzenia, ale można się do tego przyzwyczaić. Trzeba uważać bacznie na rozstaw przednich kół. Jeżeli przód przejdzie, to wiadomo, że tył przejdzie. Pojazd jest krótki, więc każde manewrowanie jest w sumie łatwe. Sterowanie tym pojazdem jest bardzo przyjemne. Motocykl jednak tu trzeba cały czas balansować tym ciałem. Quad czasami ma tendencję do ściągania w różne miejsca. Szczególnie jak się jedzie w terenie oczywiście. A tutaj ten trójkołowiec jest naprawdę bardzo fajny, stabilny, fajnie się nim kręci, manewruje. No i teraz chciałbym się pokusić o taki podział. Co mi bardziej przypomina to urządzenie? Bardziej samochód czy bardziej motocykl? No cóż, jeżeli patrzę do przodu i widzę te koła i to zawieszenie, bardziej mi przypomina samochód. Jeżeli patrzę w lusterko i widzę Karolinę, to bardziej mi jednak przypomina motocykl, bo jedzie sobie osoba na pięknie, na różowo wystylizowanym kanapie i po prostu widzę ją tak, jakby siedziała na jednośladzie. Nie zwracam uwagi na rozstaw przednich kół. Bezpiecznie.
ale jazda. To było pięknie i proste, i zakręty, i wszystko było tutaj, nie? Naprawdę, wspaniale, ale trzeba wyczuć ten pojazd, ale łatwo chyba jest wyczuć, nie? Bardzo szybko wyczuć. Wyczuwalny. No. To jest niesamowite. Ja myślałam, że będę dużo więcej potrzebowała czasu na to, żeby się wczuć w niego i wyczuć, jak on się zachowuje, jak zachowuje się, jak tym się zachowuje. A tymczasem, właściwie po 100 metrach wyjechałam z hotelu i mówię, okej. No my jedziemy. Tak, tymczasem borem lasem po prostu. Tak, żeśmy przelecieli. Słuchaj, tak naprawdę to, że to się tak łatwo prowadzi, to ja już sobie to zaobserwowałem. Wszystko to jest naprawdę wyczynowa konstrukcja. Zobacz, jak w naszym ukochanym motorsporcie. Masz trójkątne rurkowe wahacze, masz gwintowane, zarąbiste zawieszenie. Regulowane. Oczywiście, jak na szuterek, pyk, możemy sobie zmiękczyć. Jak na asfalt, będziemy je utwardzać. Na razie na dwójeczce, czyli regulacja dosyć uniwersalna. No. To wszystko waży, twój koło 370 kg, jak dobrze pamiętam, mój koło 400, bo ta wersja rally jest troszkę cięższa, a twoja jest wersja sport, no to też jakby na nas szyte, co? Tak a propos rally, to tutaj masz takie klasyczne felgi, które od razu pokazują to już bardziej klasyczne, zobacz, być nie mogą, przecież jak białe OZ-y z rajdowych mistrzostw świata, połowa lat 90. Jukka Hankunen, Carlos Sainz, Toyota Celica ST185, potem 205, a grupowe samochody, które skakały, takie koła właśnie królowały wtedy w rajdach samochodowych. Dokładnie tak, no i absolutnie, patrzysz na ten trójkołowiec i od razu widzisz rally i od razu już czujesz tą energię. Zobacz, jak ja przy nim stoję teraz, jak pan ważny, nie, od razu. Widzę, ale poczekaj. Wróćmy do mojego sporta. Dawaj. Ja mam tryb sport i ten tryb sport daje mi możliwość wykorzystania 100% możliwości tego trójkołowca, plus on też mi pomaga trochę z tą kontrolą trakcji, więc ja mam dużą moc, a jednocześnie jest on bardzo pewny w prowadzeniu i stabilny. Bo masz przysłowiowy szerszy kapeć, czyli ty jesteś bardziej wersja asfalt, ja jestem bardziej wersja shooter, bo ja mogę sobie zupełnie uwolnić tylne koło i mogę latać bokami, mogę kręcić bąki, mogę wyłączyć kontrolę trakcji, bo mam nie tryb sport, tylko tryb rally właśnie. Dwa słowa o układzie napędowym. Mamy takie same silniki tutaj, to są 900-ki, trzycylindrowe, Rotaxy, niezwykle proste w obsłudze, bezawaryjne, znane na całym świecie, nie? Bo to napędza wiele innych urządzeń też. Jak czułaś moc i moment obrotowy? Bardzo dobrze. Na początku trochę był taki jakby zmulony, ale potem powyżej tej prędkości 70 na godzinę to on dostał takiego kopa, takiego przyspieszenia. Tak fajnie się jechało, no czuć było moc. Pomimo, że 370 kg, koło 90 koni mechanicznych, to jest dobre tak naprawdę, bardzo dobre przełożenie, nie? Bardzo dobre proporcje. Ja się tylko nachylić musiałem, bo opór powietrza, już czułem, że wiesz, jak z bąka dostanę w twarz, to po prostu mnie zrzuci z tego trójkołowca. Tak, no, przychylałem się za owiewkę, za gogle i ogień. To co, pędzimy dalej? Oj tak. Z nami Kuźnica, Władysławowo i o, kto to wie, gdzie nas jeszcze poniesie, co? Jedźmy, jedź, jak się prosi. Bardzo nierówną nawierzchnię, stara jeszcze wojskowa droga sprzed wielu, wielu lat. I rzeczywiście ten trójkołowiec lekko podskakuje, ale i wysoka opona, i całe to zawieszenie jest tak zsynchronizowane, żeby zapewnić maksymalny komfort podróżującego. Dobra, bo nas wygonią stąd.
No jakoś nie mogę inaczej, no nie mogę inaczej. Ależ to jest wspaniała podróż. No tak, tak, tak. Nie, no po prostu ja jadę i się śmieję cały czas. Mnie też to bawi. Jadę i się śmieję. Niezmiennie, nieustająco mnie to też cały czas bawi. Jak patrzyłem na te sprzęty, zanim zaczęliśmy je testować, wydawało mi się, że to będzie skakać, że to będzie podrygiwać, tak. Że to będzie narowiste, tak. Że to będzie może nie do końca przyjemne. Tak. No byłem w błędzie po prostu. Tak. Wsiadłem i nagle tak. Czuję, jak ten przedni zawies pracuje, jak tak. Ten tył się nadaje, jak z zakrętu nawet na suchym asfalcie możesz wyjść. Właśnie, jak to fajnie w ogóle dupcią zamiata, nie? Jak to fajnie rzeczywiście może... Nadaje się na zawieszeniu, tak, tak. I wychodzi z nadsterownym tyłem. No ty to tak, lubisz teraz, no sterowne ja tyły, ty to lubisz, tak. Ja to raczej wolę trrrt z kołami na wprost, jak to w wersji rally, a no tak, z lekkim naddaniem. Nie, jak patrzyłam za tobą, czasami tak zamiatałeś dupką, to po prostu od razu uśmiech wielki, szeroki, mówię, to jest właśnie to. No jedno, czego jesteśmy uzależnieni, to od pogody. I tu zwykle jest tak na półwyspie, że rano jest słońce i nie wieje. Teraz zaczęło wiać, a niebawem może popadać. I teraz się zastanawiam, czy jesteśmy miękasami i będziemy się chować, czy wsiadamy i upalamy, aż nas zmoczy. My, nie ma tu miękkiej gry. Go hard or go home, więc tak absolutnie jest. Pogoda nas nie przestraszy. Będziemy się dalej delektować tym sprzętem. To będzie zresztą ciekawe doświadczenie. Zdecydowanie tak. No, nie mamy wycieraczek tutaj na tych goglach, wiesz, naszych patrzących. Niektóre samochody mają wycieraczki. Oczywiście będziemy przecierać. Co ciekawe, takie sztuki, ich ceny zaczynają się już od 10 tysięcy euro. Wyspecyfikować można i za 18 tysięcy euro, ale to są dalej jak na spełnianie swoich pasji tak. I życiowych dróg. To są w miarę przyzwoite pieniądze. Rzeczywiście większość sprzętu jednak jest dużo droższa, a tutaj za relatywnie małe pieniądze można się świetnie bawić. I jeszcze raz podkreślmy to, nie trzeba prawa jazdy na kategorię A, na motocykle. No. Wsiadasz, wyjeżdżasz i wiatr we włosach, gdyby nie ten kask. Ale to trochę tak jak oni, jak kajtarze czy windsurferzy. Przecież mamy dzień powszedni, godzina tak. 13.30. Tak. Czy oni tu muszą być? Dlaczego oni są w robocie? Brawo! No, dokładnie to samo. Bo oni mają taką robotę fajną jak my. O właśnie, i są zajebkowiczami i spełniają swoje wszelkie żądze i wszelkie pasje. To co, Kuźnica? W stronę Władka czy w stronę Helu? Gdzie sobie pani przed życzy? Przed siebie. Nieważne. Ciebie. Tutaj tylko albo w lewo, albo w prawo. Zobacz, jak schowek sobie potrafię wyprocedować tutaj. Na, widzisz? Ja mam taki duży, fajny z tyłu, wiesz? No. Ja sobie tutaj do tyłu rzucę. Cyk. Tak, to minimum funkcjonalności, które w tym szaleństwie jest potrzebne, co? Dokładnie. Żeby czapkę i okular schować. I można jechać i się delektować. Co ty taka szybka jesteś, kurde? Ja się tutaj zapinam, żeby za tobą nadążyć, Karolina, no. Ja się nie mogę doczekać, żeby już jechać, wiesz. Oto cię wyprzedziłem. Nie tu gadu, a tutaj droga czeka. Tak jest. Łobuz!